Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy faryzeusze posłyszeli, że zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w prawie, wystawiając go na próbę, zapytał: Nauczycielu, które przykazanie w prawie jest najważniejsze? On mu odpowiedział: Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie, podobne jest do niego: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach zawisło całe prawo i prorocy. Oto słowo Pańskie. W dzisiejszej Ewangelii spotyka nas pewien spór, który Jezus prowadzi z przedstawicielami narodu izraelskiego, z różnymi frakcjami. Otóż wydarzeniem poprzedzającym dzisiejszą Ewangelię było spotkanie z saduceuszami, którzy kwestionują kwestię rozumienia zmartwychwstania. I tam wystawiali Pana Jezusa na próbę, dając taki przykład kobiety, która miała 7 mężów, do kogo ma należeć po zmartwychwstaniu. Myśleli, że z tej logiki ich myślenia Chrystus nie wybrnie. Tymczasem zostali zawstydzeni w sposobie swojego postrzegania religijności. Dzisiejsza Ewangelia to ukazanie kolejnej grupy, tym razem faryzeuszów, którzy również chcą wystawić Chrystusa na próbę. Zwróćmy uwagę, że ci, którzy stawiają Jezusowi pytanie o najważniejsze przykazanie, tak naprawdę nie są w ogóle zainteresowani odpowiedzią na to pytanie w takim znaczeniu, żeby Jezus im wyjaśnił, pouczył ich, tylko żeby mieli pretekst, żeby Go nad czymś złapać, żeby ośmieszyć Jezusa. Jednocześnie w swoim życiu zwolnić się z czegoś. W tym myśleniu niestety są często podobni również i do nas. Ale Jezus mówi o miłości jako pewnym kluczu do zrozumienia przykazań. Przy tej okazji nam wszystkim wyjaśnia, że przykazania nie są jakimś kagańcem, który ktoś nakłada na nasze genialne życie. Nie są jakimś utrudnieniem, cierpiętnictwem, ale są wyrazem ogromnej miłości Boga do człowieka. Bo Bóg wie, że człowiek, nie zachowując przykazań, jest po prostu nieszczęśliwy. I to jest jedyna motywacja, żeby dać człowiekowi przykazania, żeby się w życiu nie pogubił. To znaczy, żeby doświadczył szczęśliwości, jeśli rzeczywiście będzie nie tylko wypełniał te przykazania, bo można je wypełniać zewnętrznie, formalnie, ale jeśli będzie je wypełniał z miłością i to, jak słyszymy, zarówno w odniesieniu do Pana Boga, czyli spraw świętych, Kościoła Świętego, jak i po prostu drugiego człowieka, którego spotykamy na drodze swojego życia. Co więcej, Jezus podkreśla tutaj słowo, że całym sercem, całym umysłem. Dzisiaj też na początku tego dnia stawiamy sobie to pytanie, czy moja obecność w tym miejscu jest wyrazem umiłowania Pana Boga całym sercem, umysłem, całą swoją duszą. Czy rzeczywiście miłość przyprowadziła mnie dzisiaj do tego miejsca? I zobaczymy, jak niedługo przekonamy się dzisiaj o tym, jak wspaniałym drogowskazem mogą być te przykazania realizowane z miłości do Boga i do drugiego człowieka. Gdy za chwilę będziemy w różnych sytuacjach naszego życia i to Słowo Boże okaże się bardzo żywe, twórcze, okaże się światłem, jak rozwiązywać konkretny problem, przed którym staniemy. Amen.